Na program zaprasza sieć sklepów Top Market w Ostrowcu, Opatowie i Ożarowie, gwarantująca szeroki asortyment mięsa i wędlin w atrakcyjnych cenach. Piątego lutego w hali przy Świętokrzyskiej o punkty w tabeli walczyły ostrowieckie siatkarki. Drużyna KSZO podejmowała przed własną publicznością drużynę Developers Skyres Rzeszów, ulegając w tym pojedynku rywalkom 1-3. Tylko pierwszy set po dobrej grze zakończył się zwycięstwem gospodyń do 22. Kolejne były zwycięskie dla zespołu z Podkarpacia w setach kolejno do 18, 20 i 14. Najlepszą zawodniczką meczu została była siatkarka zespołu z Ostrowca Katarzyna Mróz. Mecz był bardzo ciężki, spodziewałyśmy się takiego meczu. Trochę narzuciłyśmy chyba naszą słabą grą dziewczynom takie tempo grania i naprawdę bardzo fajnie grały. My się tego spodziewałyśmy, ale nie mogłyśmy się momentami temu przeciwstawić. Ale cieszę się, że jednak ogarnęłyśmy się w którymś momencie i mamy 3 punkty. Mecz drużyn KSZO i Developersu oglądał szkoleniowiec reprezentacji Polski Jacek Nawrocki. Ten pierwszy set, bardzo dobra gra. KSZO, szkoda tylko oddania tej inicjatywy pod koniec seta, gdzie zawodniczki z Rzeszowa rzeczywiście odbudowały się i to był chyba kapitał, który wykorzystały w następnych 3 setach. Trener Nawrocki przyjechał do Ostrowca, by podglądać grę potencjalnych reprezentantek Polski. Gra kilku zawodniczek zwróciła jego uwagę. Z każdego meczu są i pozytywy, i negatywy. Ja każdy dosyć skrzętnie notuję. Wolałbym może tutaj tak personalnie nie mówić. Dlaczego? Dlatego, że ten sezon trwa i te zespoły mają jeszcze dużo do ugrania. Myślę, że Ostrowiec tutaj kroczy już tak pewnie po to miejsce gdzieś tam w środku tabeli. Układ meczy pokazuje, że jeżeli będzie w ten sposób grał, to może być spokojny o dobre miejsce. Natomiast Rzeszów na pewno do końca będzie walczył o medale. Tak czy inaczej kilka dzisiaj fajnych zagrań, kilka dobrych zachowań widziałem. Mimo, że komplet punktów przyjezdnym nie przyszedł łatwo, to z gry swoich podopiecznych zadowolony był włoski szkoleniowiec zespołu z Rzeszowa. Byliśmy przygotowani na bardzo trudny mecz, ponieważ wiedzieliśmy, że KSZO Ostrowiec Świętokrzyski w każdym z ostatnich spotkań zdobywał punkty i nie brało się to znikąd. Od początku ekipa gospodyni zaczęła bardzo dobrze, natomiast my graliśmy za mało agresywnie i dlatego nie najlepiej wyglądał ten pierwszy set. Dziewczyny pracują coraz lepiej, cały czas doskonalimy różne elementy, by nasza gra była coraz ciekawsza i przynosiła oczekiwane efekty. Dla trenera ostrowieckiego teamu i jego podopiecznych było to kolejne bardzo trudne spotkanie. Zaczęliśmy bardzo dobrze. Ten mecz naprawdę wyszedł nam w pierwszym secie tak, jak sobie zakładaliśmy. Każdy element, każde miejsce na boisku było wypełnione idealnie. Ale daliśmy się zespołowi rozegrać. To jest najgorszy mankament w tym secie. Daliśmy się im rozegrać. Zamiast dobić do 11-12, to zespół z Rzeszowa zaczął grać w końcówce i doszedł nas i było blisko generalnie. To był najgorszy moment w naszym meczu, którego konsekwencje były później widoczne. Te najważniejsze mecze dopiero przed drużyną z Ostrowca. Będą zespoły, które walczą o te miejsca takie ważne, bo te 13-14 gra, mówimy o tym, że gra już o ten playoff taki ostateczny, gdzie jeden będzie grał z pierwszą ligą i chcemy od tego oczywiście uciekać i zrobimy wszystko, żeby tak było. No, na pewno nie będzie nigdzie łatwo w żadnym meczu, bo Oleniga pokazuje, że poziom jest. To, że jest wyrównany, to jest co innego, ale trzeba walczyć naprawdę o każdą dosłownie piłkę. Po porażce z Developersem ostrowczanki mają na swoim koncie 20 punktów i zajmują 13 miejsce w tabeli Orlen Ligi. Szansa na kolejne punkty już w najbliższy weekend, w niedzielę 5 marca o godzinie 17:00. Ekipa Dariusza Parkitnego we własnej hali podejmie zespół Atomu Trefla Sopot. W niedzielę 26 lutego o punkty walczyli również ostrowieccy szczypiorniści. Mecz 17. kolejki o Mistrzostwo Pierwszej Ligi Piłki Ręcznej, w którym drużyna KSZO Odlewni podejmowała we własnej hali drużynę Ostrowia Ostrów Wielkopolski, zakończył się wynikiem 28-30. Najwięcej bramek w tym spotkaniu rzucił Daniel Goliszewski, 8. W końcówce gdzieś tam znowu te punkty uciekły, niewykorzystana sytuacja, później kontra.
No i gdzieś tam wyszliśmy już w końcówce meczu, każdy swego nie podziałało, to Ostrowia rzuciło na dwie bramki, no i się skończyło jak się skończyło. Graliśmy, walczyliśmy, no nie udało się dogonić Ostrowi. Z przyjemnością zamieniłbym te 8 bramek na 2 punkty, mógłbym żadnej bramki nie rzucić, a dwa punkty, wolałbym, żeby dwa punkty zostały właśnie w krzono. Niestety punkty są bardzo nam potrzebne. Mam nadzieję, że gdzieś w dalszych rozgrywkach uda nam się zdobyć dużo punktów i utrzymamy się w tej pierwszej lidze. Pozytywnie o grze ostrowieckich wojowników wypowiadał się na pomeczowej konferencji były gracz drużyny ze Świętokrzyskiej Adrian Wojkowski. Mecz był walki, tak? Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Ostrowiec ma ciężki teren. Na pewno popełniliśmy kilka błędów, tak? Które to wykorzystało. Doszło nas na kilka bramek, mogło się zakończyć remisem. Uważam, że remis byłby sprawiedliwy, tak? Krzo walczyło do końca, no i niestety nie wyszło, tak? My zrobiliśmy więcej, daliśmy z siebie więcej niż zawsze. Cieszą dwa punkty, no i życzę powodzenia dalej Krzo. W różnej tonacji o meczu wypowiadali się szkoleniowcy obu ekip. W zdecydowanie lepszym nastroju był trener zespołu gości, były selekcjoner reprezentacji Polski kobiet Krzysztof Przybylski. Myślę, że dzisiaj mecz mógł się kibicom podobać, bo na pewno był to mecz walki. Co prawda błędów było dość dużo i z jednej, i z drugiej strony. Cieszymy się z tych dwóch punktów. Gratuluję zespołowi z Ostrowca walki do samego końca. Na pewno kosztowała nas ta końcówka dużo zdrowia i nerwów. Ale cieszą, tak jak powiedziałem, dwa punkty. Za chwilę nie będziemy pamiętać o tym, że naprawdę musieliśmy się tutaj dzisiaj solidnie namęczyć, żeby te dwa punkty stąd wywieźć. I dzięki chłopakom za walkę, ale niestety za tę walkę punkty nie są przyznawane. Trzeba rzucić tą bramkę więcej od przeciwnika. Zabrakło troszeczkę zimnej krwi. Mieliśmy Ostrów na jedną bramkę. Popełniliśmy szkolne błędy, nad którymi musimy pracować, żeby to wyeliminować. Po tej serii pojedynków nie zmieniła się pozycja Krzo Odlewni w tabeli pierwszej ligi grupy B. Ostrowczanie, mając na koncie 11 punktów zdobyte w pierwszej rundzie sezonu, plasują się na 10 miejscu. Przed ekipą pomarańczowo-czarnych kolejny z bardzo trudnych wyjazdów. W najbliższy weekend ostrowieccy wojownicy wyjeżdżają do Przemyśla, gdzie podejmowani będą przez zespół miejscowego Czuwaju. Sympatycy handbala z Ostrowca swoich ulubieńców zobaczą we własnej hali 11 marca w meczu z siódemką Miedzią Legnica. Lutego piłkarze Krzo 1929 doznali drugiej z rzędu porażki. W pierwszym meczu z małych sparingowych derby świętokrzyskich zwycięsko wyszli piłkarze Wiernej Małogoszcz, zwyciężając lidera czwartej grupy trzeciej ligi 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa w tym pojedynku w zamieszaniu podbramkowym zdobył były gracz pomarańczowo-czarnych Marcin Grunt. Mecz rozegrany został na boisku przy ulicy Kolejowej, co było małą namiastką tego, co czeka piłkarzy już w najbliższy weekend. Po meczu z Wierną Ostrowczanie zagrali jeszcze jeden mecz kontrolny z drużyną Radomskiej Ligi Okręgowej Polonią Iłża. Mecz zakończył się remisem 2-2. Bramki dla pomarańczowo-czarnych zdobyli Patryk Heba i Kamil Bełczowski. Dla podopiecznych trenera Dariusza Pietrasiaka był to ostatni sprawdzian przed rundą wiosenną. Zaplanowany na wtorek 28 lutego mecz z drużyną Zdroju Busko-Zdrój został odwołany. Pierwszy mecz rundy wiosennej ostrowieccy piłkarze rozegrają w najbliższą sobotę 4 marca o godzinie 14 na stadionie przy Świętokrzyskiej, gdzie podejmować będą drużynę MKS Trzebinia-Siersza. Na program zaprasza sieć sklepów Top Market w Ostrowcu, Opatowie i Ożarowie, gwarantująca szeroki asortyment mięsa i wędlin w atrakcyjnych cenach.